wszystko na koniu. Zbyszek, jakiś facet otworzył ośrodek hipoterapii. Kasuje 100 za godzinę. Jaki ośrodek? Hipoterapii, to jest takie leczenie. A, hipopotamów. Nie, ludzi. To jest leczenie ludzi jazdą końską. Wiesz co, Bercik? Ja to ciebie podziwiam, wiesz? Nareszcie, Zbyszek! Nareszcie! Co nareszcie? Co nareszcie? Ej, głowa ci... Powiedz, wiele lot my się znamy. No chyba ze 100 lot. A wiele weekendów ty spędziłeś już u mnie na Śląsku. Ze 70. No. Patrz, i tyle ci trzeba było, żebyś mnie zaczął podziwiać. Tyle ci trzeba było, ale ja Andzi zawsze godą. Andzia, on w końcu doceni nasza narodowość, śląsko kultura. I stało się, Zbyszek. Dzięki. Bercik, ale... Piątka. Bercik, ojej, Bercik, Bercik, ale ja cię podziwiam za to, że ty nie masz kaca. Ach, za to? Aha. No bo wiesz, u nas na Śląsku jest taka narodowa kultura, że my nie mamy kaca. My w ogóle nie nadużywamy alkoholu. A kto wczoraj 3 razy latał do nocnego, co? Kto? Co? Ja? Ja? Właśnie, właśnie, właśnie ty. No, tylko ja mam kaca. I gdzie tu sprawiedliwość? Ty, dziobcy, nie widzieliście jakaś killera? Był, tu wypuściłaś go, nie? Zbyszek, może weźmiesz jakąś tabletkę? Już wziąłem 3. Ja go wypuściłem, gdzieś tam poleciał. Killer! Chodź... Killer! Killer! Chodź do tutaj, mamusia, ci coś do... Skoranie boskie z tym, zaś przez nasików w przedpokoju. No, w końcu chciałaś mieć w domu zwierzę. No ja chciałam mieć jakieś porządne zwierzę, a nie nietoperza. To jest jakąś chińska podróba. Zwierzę musi być dorodne, eleganckie, rasowe, a najlepiej podobne do właścicielki. Oj, Andzia, nie krzyczcie, no błagam was, głowa mnie pęka. To co? Hopy, hopy, prawdziwy dziki zachód, kowbojskie miasteczko Honey Stone, szeryfa twardego Johna Steigera otwiera swoje podwoje. Rodeo, walki Indian, kowbojskie pokazy, piękne indiańskie skwaw i inne pierońskie takie i uwakie duperele, bo mamy zaszczyt państwu przedstawić. Ciszej, ciszej. Gerard? Jawol! Kowboj szałowy Gerard Nowok melduje się na rozkaz! Country road, take me home! La la la! La la la! Bileciki do państwa? Nie! Andzia, ale czemu nie? Patrz, może być pięknie! Andzia, nie przesadzaj! To, że tam to i owo czasami nie wypoliło, wiesz... To i owo czasami nie wypoliło? To jest sobraz, jest jeden wielki niewypał, gdzieś ślepaku jeden, nie i koniec! Ale idzie się przebrać za kowboja, za indianera, pojechać na najszybszym mustangu świata! Nie powiedziałach. Jak chce się. Cześć. Hopy, hopy, najlepsze kowbojskie miasteczko Honey Stone otwierał swoje podwoje za jedyne 20 zł od osoby. Poczcie, kupujcie, dziołchy, idymy. Country road, take me home. Nie, bo powiedziałach, że nie. No. Co za upierdliwy typ, no. Andzia, ja całe życie marzył, żeby zostać indianerem. Od bajtla już. I co? Nie powiedziała, że nie i koniec. Zbyszek, a ty o tym nie marzysz? Zbyszek, indianer. Marzę, Bercik, marzę. No właśnie. Marzę, żeby mnie ktoś łeb obciął. Może być nawet indianin. Oj, ma. Dobra, to ja idę na szpacer. Killer. Bercik, chodź na tukę. Co? Naprawdę bardzo o tym marzysz, ja? No, od dziecka. Ja? No dobra, w końcu są wakacje. Pozwalą ci. Noga! Andzia, hurra! Dziękuję ci, killer, do nogi! Słuchaj! Lecimy do Gerarda, co? Kup bilety do nas wszystkich. Nie ma sprawy, do wszystkich. Country road! Bercik! Co? Ale żeby ci coś większego nie wcisnął, pamiętaj, bilety, czyń bilety! Zdąż mnie, Andzia, zdąż mnie, killer, kajtyn pies, myśliwski pies, indiański pies, country road! No i co? Przeszło? Nic. Nie? Trzyma jak wściekły, Andzie. Ale o co chodzi? No nie wiem, przecież piliśmy to samo, nie? No. Szkoda, że nie mamy wody z ogórków. A. Wiesz co, Zbyszek, to już nie jest ten wiek niestety. Musisz troszkę przystopować, synek. Nie. Ale dzisiaj, Andzia, to idziemy wszyscy sobie na spacerek. Nie, Zbyszek, ja nie mogę. Nie? A co się stało? Muszę jechać do Katowic, bo mojej mamy zalało mieszkanie. Tak? No, ale jutro wracam. Zbyszek, chodź tu! Ty, Zbyszek, może ci zada herbaty. Żył pan, ja zaraz przyjdę, Bercik mnie woła. Żeby do apteki by pójść. Ale tu jest apteka, na pewno daleko. Biedny Zbyszek.
Tak cierpi ten synek. Andzia. No? Becik chyba sprzedał psa. Killera? No i chwała Bogu, Grandowi na pewno. A właściwie, wiesz, właściwie to on go zamienił. Ty może ciasta trochę zjesz, to? O nie, nie, nie. Zamienił co? Nie? Nie? Na większego. No, Andzia sama mówiła, że zwierzę to musi być zwierzę. No. No. Ty, to już na tego psa zobaczyć. No to chodź, zobaczysz. Fajny, rasowy. W każdym razie duże zwierzę. Bercik? Co? Wyłaś. Ale ja nie wiem. Wyłaś? Ja nie wiem, czego ty nie wiesz. Nie wiem, czy się na mnie nie będziesz darła. Nie, oddasz konia i będzie święty spokój. To jo. No to jasny cholery. Ale obiecałeś, że się nie będziesz darła, Zbyszek, obiecała, nie? Oj, przestańcie krzyczeć, oj, łeb mnie pęka, no. Co to jest za strój, ty głupieloku? Fajny, nie? Skąd go masz? Od Gerarda, ja? No. Po coś ty to wziął? No bo tam było takie fajne piórko, ja się spytał Gerarda, powiela te piórko, powiedział, że po 200 złotych, no i... 200 złotych za piórko! No. Becik, a po co ci było jedno piórko? No, chciałeś sobie tak do włosów wsadzić i wyglądać jak prawdziwy Indianer. Ha, wiesz co, Becik? W tym pióropuszu jest chyba ze 100 piórek. Jeżeli on wziął od ciebie za każde piórko... Andzia, to jest najdroższy pióropusz świata. Bercik? Nie, wiesz co, 200 to było za jedne piórko, ale w pakiecie wyszło taniej. Powiedz mi szczerze, wiele kosztował ten cały pióropusz? 1000 złotych. Co? Dałeś 1000 złotych za pióropusz? Ale czy wy nie macie żadnego zmysłu ekonomicznego? Patrzcie, 200 złotych kosztowało jedne piórko. W pióropuszu jest 100 piórek. 100 razy 200, 20 tysięcy. A ja za to dał 1000. Andzia, jaki stąd wniosek? Tu jest kompletnym, zidiociałym kretynem. Nie, bardzo przepraszam, ale złe wnioski wyciągasz. Prawidłowy wniosek brzmi, zaoszczędziłeś 19 tysięcy złotych. No nie. No Andzia, 19 tysięcy. No to jest moja 2-letnia renta. Ja w życiu za jednym razem tyle pieniędzy nie zaoszczędził. Wiesz co, Bercik, tobie jest potrzebny szybki kurs handlowy, wiesz? No, ale to jeszcze nie wszystko. Byszek, przyjmij mnie, to jeszcze nie jest wszystko. Co jeszcze? No, jeszcze, że dostał konia jako bonus w barterze, tak powiedział Gerard. Konia? No, ale co, nie fajny koń? Patrz, jaki fajny, samica. Maruję ciebie, Kaś, samego wypuścić. Znowu ty zawsze jakiś głupot narobisz. Andzia, ale ja na tym koniu zarobię na cały nasz pobyt, no. Wiesz co? Ja już nie mam słów. Ty się kupuj, sprzedowej, zamieniej i jo wyjeżdżą do Katowic. Ale Andzia! Patrz jaki koń, no! Ty. Czekaj, a jak ty chcesz zarobić, co? Jeszcze nie wiem jak, ale mam pomysł. O! Wiesz co? Z tą ceną. Co cena? No, nie podoba ci się? A pewnie, że mi się nie podoba. Fatalna cena. To jest chyba cena z Marsa, wiesz? Dobrze. To już poprawią. O, teraz lepiej. No. Co? Bercik, tobie chyba na dekiel pizło, jak ci się wydaje, że ktoś będzie chciał jeździć na tej habecie za 400 zł, to ja jestem, to nie wiesz... To jest żadno habeta i no najszybszy Mustang świata. A kto tak ci powiedział? Pewnie Gerard, co? No to co? Gerard może jest oszustem, ale Roz nie może powiedzieć prawdy. Ale człowieku, weź ty się opamiętaj. Kto ci będzie chciał wsiąść na konia za 400 zł? Zbyszek, ja ci powiem, w tobie nie ma nic rynkowego myślenia, wiesz? Nie? Bo tak, słuchaj, po pierwsze, to nie jest żaden koń, ino koń leczniczy. Hipoterapia, rozumiesz? Za takie coś jeden facet bierze 100 za godzinę. Bercik, ale nie 400 zł i nie podejrzewam, żeby za jedną jazdę. Ale ja też nie chcę brać 400 zł, ino 50 zł. Tak? A to co to jest? No ale poczekaj, spokojnie, uważaj. Po pierwsze, primo, to nie jest zwykły koń leczniczy, ino indiański Mustang, rozumiesz? Indiański Mustang leczniczy, no za to co najmniej dodatkowe 5 dych trzeba brać. Wiela to jest razem? No to dopiero 100, no i co? No dobrze, 100. No a teraz, o, właściciel. Właściciel konia to nie jest zwykły właściciel konia,
i no wódz Indian gumowe ucho. No chłopie, wódz, rozumisz? Zawodza, no to jest luksus, przynajmniej stówa trzeba wziąć. Wiele razy. No dobra, no wódz to wódz. No to jest dopiero 200. No dobrze, aha, wódz. No to więc tak, więc to nie jest zwykły wódz, ale dwa w jednym. Co? No, no bo tak, bo z jednej strony wódz Indian, a z drugiej strony górnik przodowy. Rozumiesz, no, no pokaż mi na świecie drugiego wodza Indian, który jest równocześnie górnikiem przodowym. No przynajmniej 5 dych, wiele razy. No, 250. 250, czekaj dalej. O, opłata klimatyczna. No w końcu mamy ten biznes w Brennej. Rozumiesz, świeże powietrze, wiaterek, słoneczko. Następne 5 dych, wiele razy? No to już jest 300, ale ciągle mało. Mało? No. No. To widzisz, Zbyszek, i tak mnie możesz przekonać. Punkt po punkcie, pomału, a nie zaro, że mi w dekel pizło. Może racjo, ta cena jest zawyżona. Zdecydowanie zawyżona, wiesz? Dobra, poprawią. W porządku. Teraz będzie dobro. Nie, Belcik. Jeżeli ty uważasz, że za 350, za godzinę jazdy ktoś będzie chciał wsiąść na konia, to... Dobra, pasuje. Proszę bardzo, nisko, wyważono, skonsultowano społecznie cena. No, teraz będzie dobrze. Czekamy na klientów. A! Huk! Po tym się zakurzymy fajka pokoju. Berci, co ty robisz? Oganiam się. Od klientów? Proszę cię, nie nerwuj mnie. No, rzeczywiście, walą drzwiami i oknami. Godołek ci, nie nerwuj mnie. Oj, dobra. Andzia pojechała? Nie wiem, chyba tak. No to szkoda, wiesz, bo ona mogłaby się przyjechać leczniczo. Po wyważonej, umiarkowanie przekonsultowanej społecznie cenie. Nic z tego nie rozumiem. Przecież to jest miejscowość wypoczynkowo, nie? No i co z tego? No, nie wiem, czemu nikt nie przechodzi. No, wymarli czy jak? Oj, może jeszcze będzie ktoś przechodził. Ty... Tam ktoś chyba idzie. Hej. Jaruniek, turysta. Pierwszy klient, Zbyszek, stop. Albo nie, lepiej siedź. Belcik, daj spokój, łeb mnie pęka. Dobrze, ale siedź, wiesz, jakoś tak. Wiesz, tak. Jak? Tak mądrze siedź, żebyś go rozpłoszył. Pierwszy klient, bubuczku, pierwszy klient. Jak to było? Szeroko gama usług albo asortyment. Asortyment, Jaruniek. Pierwszy klient, żeby się... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy chciałby pan skorzystać z naszej szerokiej gamy? Czego? A może pan woli asortyment? Co? Jemu chodzi, czy by pan się nie chciał przejechać na tym koniu? Na tym? On jeździ? A nie, loto na miotle, pewnie, że jeździ. Berci. Proszę pana, w ramach zajęć z hipoterapii proponujemy panu godzina jazdy końskiej. Jak pana coś boli, wsiadł pan na gonia, na tego mustanga, tego konia i za godzinę ból mijał. Naprawdę? A ząb? Mam kłopoty z zębem? No na ząb hipoterapia jest najlepsza, nie Zbyszek? Najlepsza. No oczywiście. No. Mogę spróbować. W takim razie za godzinę jazdy należy się 350 zł płatne z góry. Ile? 350 zł. Proszę pana, w ramach promocji ma pan pół godziny hipoterapii gratis, rozumie pan? No. Płaci pan tylko za godzinę, a następne pół jest free. Free. 3,5 stówy za jazdę na tej habecie? No bardzo przepraszam, to nie jest żadna habeta i no to jest runczy mustang indiański. A jest prawdziwy wódz przodowy i nie ma to tamto. Panowie, jesteście szalenie zabawni. Aż ząb przestał mnie boleć. Do widzenia. Tak, moment. Ząb przestał pana boleć? Czyli hipoterapia pomogła. Tak, to bardzo miła niespodzianka. 350 zł, proszę, no 350 zł. Halo, wracaj pan. Zbyszek, widziałeś? Wyleczyli mi go, nie zapłacił. Berci, wiesz co? Chodźmy już do domu. Nie, czekamy. Moim zdaniem godzina szczytu już minęła. Nieważne, ale dalej poczekamy. A może znowu spuścić sceny? Siódmy roz? No moim zdaniem nie masz innego wyjścia. Żelazne prawa rynku, rozumiesz? Przewaga podaży nad popytem. No dobra, tu nie ma ani podaży, ani popytu, no. A, widzisz, już, jak się szybko uczysz? Właśnie, podaż to jest twój koń. A popyt sam przyjdzie, jak jeszcze znowu spuścisz scenę.
Przekonałeś mnie. Teraz lepiej. Czekamy? Wiesz co, chyba mnie się już nie chce. Mnie się już też chyba nie chce. Becik. A jakbyś tak jeszcze spuścił sceny, może ja bym się skusił? Ty? No, no tak, no. Ten mój łeb to mi chyba odpadnie. Tak, tak, Zbyszek. Potrzebna ci jest hipoterapia. Mustang, uważaj. Teraz będziesz woził Zbyszka. Tak, to ci jest potrzebne. Ja, ty źle wyglądasz, tak? No, ale jeszcze nie spuściłeś sceny. Tak. No i co? No jak bolało, tak boli. A bo to trzeba jechać. No, łatwo powiedzieć, ale jak? No nie wiem, no normalnie, no. No jak normalnie, jak stoi? No przecież widać, że stoi. Bercik, no to zrób coś, żeby jechał, no. No nie wiem, ja w wojsku, że czołg odpolął, to wiem, co zrobić, żeby ruszył, ale Mustanga to, że w życiu nie odpolął, nie? Może gaz mu wciśnij, albo co? No ale gdzie? No. Brunie, czekaj! Poczekaj! Bercik, to było sprzęgło chyba, stój! Bercik! A nie, tam daj spokój, ja schodzę! Ale Zbyszek, czekaj! Panie, czekaj! No Bercik, zatrzymaj to bytle! Ale Bercik, proszę cię, Bercik! Nie, hipoterapia musi trwać! Coraz Bercik, nie wolę, Bercik! No, nie ważne! Bercik, ale cię! Zdrowiejesz już, patrz, Bercik! Panie, błagam cię! I co, Zbyszek? Staronie, Zbyszek, żyjesz? Żyję. A przestało cię boleć? Boleć? O, żeś ty, gumowełko! Ale ja nie, cię zabiję! Zbyszek, nie, cię zabiję! Zabiję! Nie patrz! Pamiętaj, Bercik, masz oddać tego konia, rozumiesz? Albo wymień go na coś mniejszego. Ale na co, na killera? No to nie moja sprawa, nie wiem. Możesz go wymienić na killera, albo na maszynkę do mięsa, na co chcesz. Cześć. Chodź, Mustang. Warszawioki nie kochają zwierząt. Chodź. Dobry wieczór. Andzia, to ty? A przecież miałaś być... Miałach, byłach, wróciłach. Aha, no i co tam u mamy? Nic, posprzątałach, pocieszyłach ją. Nie, no wszystko jest w porządku. Słuchaj, a Kajs Bercik? Poszedł oddać konia. No i nareszcie zmundrzył, super. To wiesz co, Zbyszek, ja się teraz trochę myję i potem się zrobimy fajną kolację, nie? No. Zbyszek, chodź obejrzeć, na co żech zamienił konia. Nie gadam z tobą! Ale jak obejrzysz, na co żech zamienił, na pewno mi wyboczysz. Ha, wódz Indian, gumowe ucho, złowił trzy indiańskie skław. Hołk! Country road, la la la, ale country road. Nie rozumiem, dziewczyny, jak to, dałyście się zamienić za konia? Nam wszystko jedno, zapłacone mamy do jutra. Ale jak to tak, na lasso? A co za różnica na lasso czy za bębnem? Ta sama forsa, nie dziewczyny? Entertainment! Zbyszek, jako zrobimy baranga, Andzi nie ma, nie? Girls, country road, take me home to the place. Andzia, Jeronie, Andzia. Co? Na co byś zamienił tego konia, co? Andzia, zamieniłeś konia na... No i teraz wszystko jasne, wódzu. Andzia? Pójdź sami do dumie. Andzia? Pójdź. Andzia, ale... Teraz nie ma, ale teraz zapomniał, że nie chodzisz w moich warunkach. Ale Andzia, to było ino tak, bardzo cię proszę, Andzia, puść mnie. Andzia, ratuj mnie, ludzie, ratuj mnie, Andzia. A, że też ona musiała wrócić, nie? Z żonami tak bywa, wiesz, Bercik, zawsze wracają jak grypa, nie ma to tamto. No ale przecież ja nic z tymi dziochami nie chciał robić, no. Taka impreza miała być, wspomnienie młodości. Ba. Jarunie, jak mnie to boli, ty nie wiesz, co na to pomogło. Jak to co? Auch, przyjacielu. Hipoterapia. Ała. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z korolami, z Pyska szło poznać, kery jest kery.